Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś opowiem Wam, jakie koszty poniosłem do momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Najpierw działka. Tu nie będę rzucał konkretną kwotą, jaką zapłaciłem za działkę, bo to nie ma znaczenia. I dla każdej lokalizacji ta cena będzie inna. Ja kupowałem działkę od spółki prawnej. Ta działka była jakby na fakturę, więc doliczony był do niej VAT 23%, natomiast zwolniony byłem z podatku PCC 2%, to jest podatek od umów cywilnoprawnych i z tego byłem zwolniony, natomiast musiałem zapłacić tam koszty sądowe, które i tak każdy musi zapłacić, i to było opłat notarialnych i sądowych miałem 2119. To takie opłaty były w związku z zakupem działki. Dodatkowo wykonałem badanie geotechniczne gruntu. To były 3 odwierty, za które zapłaciłem tutaj pod Szczecinem 1000 zł. I dodatkowo to, co nie wliczyłem w cenę działki na początek, ale uważam, że należy to wliczyć, to jeśli działka, tak jak moja, jest w strefie konserwatorskiej, no to trzeba zapłacić będzie za archeologa w celu rozpoczęcia budowy. Ja to wliczam w cenę działki, bo to jest koszt taki jakby ukryty, ale można o nim się dowiedzieć. Za to zapłaciłem 1500 zł. Więc takich kosztów miałem tam 3-4600 jakoś dodatkowo do samej ceny, jaką zapłaciłem za działkę. Dodam jeszcze, że warto negocjować przy zakupie działki. Mi udało się uzyskać 10% przy zakupie swojej. Myślę, że to nie mało. Na fajną kwotę się to złożyło i zawsze to jest coś, co zostaje w kieszeni. Dobra, lecimy dalej. Projekt. Następna rzecz to projekt. My zdecydowaliśmy się na projekt indywidualny. Możliwe, żebyśmy tam sobie jakiś dopasowali projekt, starałem się dopasować gotowy projekt, natomiast nie było to proste i trzeba było iść na jakieś kompromisy. W przypadku indywidualnego projektu i tak szliśmy na kompromisy, no bo wiadomo, jedno by się chciało mieć, a drugie to, że trzeba za to zapłacić, więc trzeba sobie znaleźć kompromis między tym, co się podoba, tym, co można mieć, a tym, co jakby za co możemy zapłacić, co nie? No. Więc nasz projekt kosztował indywidualny 12,5 tysiąca złotych i co w niego wchodzi? No zasadniczo jest to jakby projekt mojego pomysłu, czyli architekt go po prostu nam przerysował to co ja tam stworzyłem, to co pokazywałem Wam w pierwszym odcinku i zaadaptował to do naszej działki oraz złożył wszystkie tam niezbędne dokumenty, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. No i właśnie to pozwolenie uzyskał, więc to jakby wchodzi w skład tej ceny 12,5 tysiąca złotych. O czym jeszcze warto wspomnieć, to jeszcze tak napomknę tylko, że jeśli to się wydaje dużą kwotą przy projektach gotowych, no to nie do końca tak jest. Jak sobie poszukacie takiego projektu, jakiegoś takiego fajnego, no takiego mam na myśli w stylu tego, który tutaj my będziemy mieć, no to są ceny tam około 3000 zł, albo i około 4, zależy. I do tego musicie doliczyć mapkę do celów projektowych, która kosztuje, w naszym przypadku kosztowałaby 1000 zł. Tak samo trzeba by doliczyć jeszcze koszty adaptacji przez architekta. To też pewnie ze 2-3 tysiące, chociaż to też zależy, jaki architekt to robi i z jakiej okolicy, ile sobie bierze, tak? Bo niektórzy wezmą za adaptację całego i za ile chcecie zmian 3 tysiące, a niektórzy, dla niektórych 5 będzie za mało pewnie. Więc to należy sobie indywidualnie przeliczyć, natomiast nie warto zakładać, że projekt indywidualny będzie dużo droższy. W naszym przypadku wcale dużo drożej nie wyszło, a mamy projekt dopasowany do swoich potrzeb. No i do możliwości działki i możliwości finansowych. Więc tutaj to 12,5 tysiąca. Co jeszcze chciałem wspomnieć, co ja jeszcze, jakie koszty poniosłem tutaj przy tym projekcie. Ja jeszcze wykonałem OZC, czyli obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne, tak to się chyba nazywa. Czyli takie dokładne wyliczenie
ile energii będzie potrzebował dom przez cały rok, żeby go ogrzać, oraz ile energii potrzeba będzie, żeby wyprodukować ciepłą wodę, no, żeby nagrzać wodę zasadniczo użytkową. I ja to zrobiłem w tym celu, żeby dowiedzieć się, na jaki rodzaj ogrzewania możemy sobie pozwolić. No i u nas padło na ten moment na kocioł elektryczny, podłogówkę wodną i zbiornik na wodę użytkową z grzałkami. No i panele fotowoltaiczne do tego. To taki zestaw u nas najprawdopodobniej będzie, no chyba że coś się zmieni, zobaczymy. No ale dzięki tej usłudze jakby obliczenia tego OZC, no to mogłem sobie pomyśleć nad takim rozwiązaniem i na takie się zdecydowałem. I dodatkowo jeszcze zapłaciłem 200 zł za odnalezienie dwóch punktów na działce. No mogłem je odnaleźć sam, kiedyś o tym wspominałem, aczkolwiek mi się nie udało, a wystarczyło wbić szpadel 10 cm głębiej. No, to taka historia, jak szybko można się pozbyć 200 zł, albo zarobić. Dobra, to tyle z kosztów projektu, czyli tam łącznie z tymi dodatkowymi usługami, czyli 12,5 plus tam 622 zł, no to 13,122. Kolejny ciekawy temat i punkt to są narzędzia, które zakupiłem dotychczas. Narzędzia, które są zakupione na potrzeby budowy płyty fundamentowej zasadniczo. No ale część z tych narzędzi wiadomo będzie używana później na każdym innym etapie. Ja zapłaciłem za te narzędzia praktycznie już 5000 zł, ale w tym jest laser krzyżowy 3x360 z odbiornikiem i z łatą. Do tego są dwa szpadle, dwie łopaty. Też kupiłem, jak widzieliście, wiertarko-wkrętarkę, zestaw poziomic, łatę 2,5 metra do ściągania gruntu, do ściągania tej podsypki pod płytą fundamentową przy wyrównywaniu. Kupiłem jakieś tam mniejsze rzeczy, klucze płaskooczkowe, nie klucze, jakieś no miary, kątowniki, różne rzeczy. No to się złoży, no to łącznie kosztowało mnie 5000 zł. Dużo, niedużo, no będę mógł z tego korzystać w przyszłości. Narzędzia, które wykorzystuję, widzicie na filmach zasadniczo. Na pewno będę tą kwotę aktualizował w przyszłości, bo jeszcze nie jedną rzecz dokupię. Już tam, tak jak teraz rozmawiamy, to i tak do mnie jakieś rzeczy jadą, jakieś dodatkowe narzędzia. No i nie mniej ważne, pozostałe rzeczy, na które też musiałem wydać kasiorę, to garaż. Za garaż zapłaciłem 1730, ale ostatecznie kupiłem też beton, żeby go przytwierdzić do ziemi, więc musiałem tam, zapłaciłem kolejne 60 zł jakoś, no i wyszło mi tam 1800 z jakimś małym hakiem, już nie pamiętam dokładnie, mam to gdzieś zapisane. No i dodatkowo musiałem kupić też ubranie robocze, jakieś podstawowe. Przede wszystkim buty bezpieczne. To są chyba buty S5, z tego co pamiętam, albo S3, już nie pamiętam dokładnie które, ale takie wodoodporne, bardzo fajne buty. Bardzo dobrze się w nich pracuje. No, one też nam kosztowały ze 140 zł, jakieś ogrodniczki, chyba 6 dych za nie dałem w promocji. Więc za te rzeczy, o których wspomniałem teraz, to zapłaciłem 2,5 tysiąca złotych. I mam tutaj zapisane, że łącznie do momentu uzyskania pozwolenia na budowę z tymi narzędziami zapłaciłem 21 tysięcy złotych. Mało, nie mało, no trochę jednak jest. To są takie koszta w sumie, o których się nie myśli przy zakupie domu chyba, a przynajmniej nie o tych wszystkich kosztach. W tym tygodniu jeszcze mam się umówić z firmą od prac ziemnych, żeby do mnie przyjechali i pomogli mi tutaj wsypać piach na podbudowę. Będziemy go zagęszczać i będziemy w końcu układać styropian. Styropian i stal oraz materiały na kanalizację mają do mnie trafić w tym tygodniu jeszcze. No i co? No i będziemy działać w przyszłym tygodniu, mam nadzieję.
To wszystko na dziś. Dzięki i do zobaczenia do następnego odcinka. I dzięki Wam wszystkim, że subskrybujecie. Coraz więcej osób dołącza na kanał Programista na Budowie. Jestem bardzo z tego zadowolony, bardzo się cieszę. Jest motywacja do pracy, będzie się działo. Cześć!